Państwa bardzo serdecznie na tej wspaniałej nocy muzeum. Pozwólcie Państwo, że w naszym wspólnym imieniu bardzo podziękuję tym, którzy zadbali o to, byśmy jako mieszkańcy Białej Podlaski mogli razem z mieszkańcami całej Polski w tej ogólnopolskiej i międzynarodowej akcji Nocy Muzeów uczestniczyć. Panu dyrektorowi Rafałowi Iskickiemu wraz ze współpracownikami z Muzeum Południowego Podlasia, panu naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Stanisławowi Romanowskiemu, który jest z nami wraz z małżonką, i naszemu wspaniałemu gościowi, który przyjechał do nas aż z Dusznik Zdroju i dzisiaj bardzo ciekawie poopowiada o czerpaniu papieru. A najmłodsi uczestnicy dzisiejszego spotkania wezmą również udział w warsztatach. Upoważniony przez pana dyrektora wypowiem magiczną formułę: Noc Muzeów uważam za otwartą. Tegoroczna Noc Muzeów jest pod hasłem papiernictwo, ale oprócz tego przygotowaliśmy jeszcze niespodziankę. Tak naprawdę przygotowaliśmy trzy wystawy. Pierwszą wystawą jest to medal Mała Forma Rzeźbiarska. Skupiłam się tutaj na pokazaniu medali, które mają takie rzeźbiarskie walory artystyczne, czyli często odchodzą od tradycyjnego kształtu krążka z płaskim bądź mniej płaskim reliefem na rzecz formy rzeźbiarskiej. We współczesnych medalach tematyka uległa zmianie. Często są to po prostu oddzielne dzieła sztuki, stworzone nie z myślą dla upamiętnienia kogoś lub jakiegoś wydarzenia, czy też będącego nagrodą, tylko jako samodzielne dzieło sztuki, będące wyrazem wizji artysty. Wszystkie pochodzą ze zbiorów muzeum, które liczą 2611 sztuk. Tutaj na wystawie pokazaliśmy jedynie 182 medale z tej kolekcji. Wybrałam tutaj 7 artystów, takich najbardziej znamienitych w polskim medalierstwie. Są nimi Józef Stasiński, Bronisław Chromy, Anna Jarnuszkiewicz, Ewa Olszewska-Borys, Ewa Krynicka, Magdalena Dobrucka, no i Zofia Demkowska. Jeden z nich jest poświęcony naszemu muzeum, został stworzony w 1983 roku. Wystawy można oglądać do 31 grudnia, do końca roku. Natomiast jeśli chodzi o wprowadzenie do samej wystawy papiernictwa, proponujemy Państwu wystawę prac pani Krystyny Dyrdy-Kortyki, a wystawa nosi tytuł Zaczerpnięte inspiracje. Jest to forma sztuki poprzez papier. Prezentujemy tutaj kilkadziesiąt prac pani Krystyny Dyrdy-Kortyki. Jest to wrocławska artystka związana z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Również ukończyła tą akademię w roku 1970. Zgromadziliśmy tutaj prace głównie związane z tematem czerpania papieru, wykonywane na papierze czerpanym z naturalnych materiałów typu wiklina, len, juta, papier ryżowy, papier shibori, wszelkiego typu suszone rośliny. Dla wszystkiego tego bazą jest po prostu papier czerpany, a wszystko to nam się zgrało właśnie z wystawą z papierem przez 2000-lecia prezentowaną przez Duszniki Zdrój obecnie u nas. Zachęcamy do zapoznania się. Prace są bardzo interesujące i bardzo inspirujące jednocześnie, ponieważ prezentują wszelakiego typu połączenia różnych materiałów w niezwykłych ujęciach, bo są to jednak kompozycje abstrakcyjne. Więc każdy widzi, co zechce, każdy się zainspiruje tak, jak będzie chciał, a jednocześnie będzie mógł na naszych warsztatach sam spróbować swoich sił i wykonać może podobną, może inną pracę, także zapraszamy. Wystawę można oglądać już od dzisiaj do 31 sierpnia. Tą główną wystawą, którą chcemy się pochwalić, jest to wystawa papiernictwa, którą przygotowało Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Jest to wystawa pod tytułem Z papierem przez 2000-lecia. Na tej wystawie możemy się w pełni zapoznać z historią papieru i papiernictwa w jego bogatej historii prawie już 2000 lat. Możemy się zapoznać o jego początkach. Możemy też się zapoznać, jak to wyglądała historia w Europie
początki w Polsce. Możemy też zapoznać się o historii naszego młyna papierniczego w Dusznikach Zdroju, który jest jedynym w Polsce zachowanym młynem papierniczym, w którym też nadal wytwarzamy ten papier metodą ręczną. Możemy też się zapoznać, w jaki sposób bada się papier. Jest tutaj na wystawie bogaty zasób różnego rodzaju urządzeń laboratoryjnych, które badają papier od jego gramatury, grubości, po jego łamliwość, twardość i wiele, wiele innych. Papier po prostu na krok go nie możemy odstąpić, jest tak powszechny i tak potrzebny dla naszej cywilizacji, a mimo wszystko możemy nie wiedzieć tak wiele o nim, jak tutaj na tej wystawie możemy się zapoznać. Oprócz przywiezienia przepięknych eksponatów i fantastycznego zaprezentowania historii czerpania papieru, wcześniej produkcji pergaminów, przeprowadził bardzo interesujące warsztaty właśnie z procesu czerpania papieru metodą XI-XII-wieczną, z których najbardziej zadowoleni byli, bo mogli w nich bezpośrednio uczestniczyć najmłodsi odwiedzający dziś nasze muzeum. To jest ciekawe doświadczenie zrobić własną kartkę papieru. Tak, to jest dokładnie, pokazuje, że trzeba mieć szacunek do tego papieru, że wykonanie takiej jednej kartki zajmuje tyle czasu i pracy. Ten dzisiejszy pokaz nie jest jedyny. Te warsztaty będą się odbywały cyklicznie, co wtorek i czwartek. Będą prowadzone już przez naszych pracowników działu oświatowego, także zachęcam i zapraszam na nie.